Sport Evo czy Race Evo? Race Evo to... Sport Evo jest dla mięczaków, Race Evo, wiesz? Race. Zawsze jak jest Race w opisie... Ja pamiętam, to jest, to... teraz włączyłem, mnie tak wkurzał, że teraz włączyłem. Jak jest Race w opisie, to jest właśnie taka mapa na wieczór. Taka, to jest właśnie mapa wieczorna, nie? Race, tak? Kurwa, Ducati musi być czerwona. Musi. Tak. Będę, no ja będę czarny mówił. Też już, ale czerwony zawsze. Wszystko mam w tym Street Fighterze do zrizamy wzięte. Firma do wózkiego motocykla. A ten ma jakieś bonusy podobno. Ten ma wszędzie bonusy. Ten krasną. Dalej idzie też ma bonusy. No. Sekundką mu się da. Tam korzysta. Ty Rysiu? Ty jest ogrodnik. Wiesz o tym, byłeś na tych lekcjach biologii, nie? O jedynkach, że rosną tylko raz? Co zrobisz? Jedziemy? No tak. No tak. Ale to była no i ty mam jechać. No jedziemy. Jedziemy. Odprowadzacie mnie do domu i oczywiście nie jedziemy najkrótszą drogą jak debile, nie? Nie jedziemy najkrótszą drogą jak debile, tylko jedziemy naokoło. Co? Czy Kociołkowo? Nie. Gdzie Kociołkowo? Na mulca, bo on jest nieużywany w ogóle. No, sprawdzałem, czy działa. Mogę sobie odpalić? Chcę? A, tu jest ta procedura. Wazeliny do rury włożyć i pojechać sobie. Duszasz po prostu. No nie, bo jest na jedynce. Nie, to? Już na N. Na N. Teraz muszę odpalić mój. No to będziesz tak koło. Ej, muszę odpalić mój teraz. Idę. To już! To już! Tak. A! Rysiu! Co? Halon się światłem i halogeny? Tylko halogeny! O, teraz. Kontrola trakcji zadziałała. No, takie akcje to ja lubię. Przypomniały mi się czasy, kiedy nie było jeszcze Facebooków i tych innych społecznościówek, tylko istniały fora internetowe. Czyli internet już był, albo jeszcze wcześniejsze, kiedy tylko SMS-iki działały. I po pracy, nawet na pół godziny, ale spotykaliśmy się regularnie, jak tylko była pogoda, z moimi ziomami. Spotykaliśmy się pod McDonaldem najczęściej i potem rundka gdzieś dookoła. No i dzisiaj no, podobna sytuacja, czyli koledzy, moi przyjaciele serdeczni, kończę o 20 pracę, przyjeżdżamy po ciebie, odprowadzimy cię do chaty, oczywiście jadąc naokoło, czyli zrobimy sobie taką rundkę, pewnie wejdzie z 40 minut. No i tyle. Cała tajemnica. Każdy z nas ma tam jakieś, wiadomo, obowiązki, jutro praca, więc no to nie będzie jakaś jazda po nocach, tylko po prostu wrócimy do domu trochę później. Wszyscy zadowoleni. Z takich ciekawostek, tutaj trzy motocykle, które za mną jadą, BMW R1250R, Street Fighter V4S, i Multistrada Pikes Peak V4. Multistrada Pikes Peak V4 za moment będzie mieć siostrę lub brata w garażu w postaci Multistrady V4 RS. No i
taki zbieg okoliczności, że na ostatnim szkoleniu w Bydgoszczy był mój znajomy, też nie wiedziałem, że zmienił motocykl. Na liście, jak rejestrował się na szkolenie, to wpisał po prostu Multistrada. Także nie wiedziałem, że to RS. No i okazało się, że przyjechał RS-em. No i byłby taki zbieg okoliczności, że tak limitowany motocykl, jakim jest Multistrada V4 RS, byłyby dwa na szkoleniu na torze. Także dwa RS-y by się spotkały, no dużo nie brakowało, bo RS ten drugi w tym tygodniu dopiero kolega go odbiera. Jest taki zbieg okoliczności, wiem, że to nikogo nie interesuje, ale taka ciekawostka. Rzadko się to zdarza. Takie zbiegi okoliczności. O, myszka! Ale przywaliła w krawężnik. Ale jest, teraz patrząc w lusterko, no, ogromna różnica, jeśli chodzi o reflektory standardowe, klasyczne z żarówką versus LEDy. Patryk ma klasyczną lampę w 1250C BMC. A w Ducatach są LEDy, zresztą u mnie też, i to naprawdę jest duża różnica. U niego to taka świeczka. Nie no, on coś tam ma z tymi światłami, bo cały czas poruga drogowe, nie wiem, albo dotyka drogowe, albo coś. Niemożliwe, żeby dodanie gazu powodowało takie mocne, ostre świecenie tych lamp. Domino Pizza tu było! Od razu mi się z Kapitanem Bombą skojarzyło. Kurde, jak to świeci po prostu ten Ducat. Nie wiem, o co jest grane. Dosłownie wygląda, jakbym mrugał drogowymi. Nie jestem zwolennikiem jazdy po zmroku. I raczej unikam takich sytuacji. Natomiast no, taki wieczorek jak teraz i taka tam runda wokół w zasadzie Poznania, to większość tych dróg jest oświetlonych, więc generalnie jedzie się spoko. Tutaj jeszcze przez las pojedziemy, no bo to okolice poligonu, więc no, tutaj oświetlenia raczej trudno oczekiwać. Metę zrobimy sobie jak żule pod żabką. Weźmiemy sobie piwko bezalkoholowe i sobie pogadamy. I to jest, tak jak na początku mówiłem, że przypominają mi się te czasy for internetowych czy SMS-ów wysyłanych z miejscem zbiórki, to też były takie czasy, że jednak kurde, no spotykaliśmy się i tak twarzą w twarz, a nie tylko przez Messengera. I to w zasadzie brakuje trochę tego. Także taka jazda wspólna, spoko, nawet tutaj ciśnienia na trasę, żeby robić jakieś kilometry, za bardzo nie ma. Bo raczej każdy jest też stęskniony raz za motocyklem, a dwa, żeby po prostu sobie pogadać chwilę, tak. Pooglądać te motocykle i się pośmiać najzwyczajniej w świecie, żeby trochę odstresować się po robotach, po pracy i tak dalej.
pamiętać, że po wyprzedzeniu trzeba zostawić miejsce koledze, żeby się zmieścił. No a poza tym, czyli zjechać do prawej, no poza tym trzeba też tu uważać o tej godzinie na zwierzaki. Szybę fotochromatyczną, która jeszcze w zeszłym roku działała, natomiast w tym roku już nie działa. Już ją dwa razy zamrażałem w zamrażalniku, bo słyszałem, że to pomaga i faktycznie troszkę pomogło, bo z różowej szyby, bo ona mi się tak na różowo przyciemniała w pewnym momencie. I to tak od połowy szyby była biała, a połowa była taka różowawa takim odcieniem. Po zamrożeniu stała się jednolita, taka leciutko brązowa, ten róż zniknął, ale w zasadzie już tego efektu nie ma całkowicie. Już szyba, trudno zauważyć, że ona miała kiedyś tą cechę, że się ściemniała. Także w zasadzie jadę z białą szybą. Natomiast kolega na Street Fighterze w X-Spirycie, ten nowy to chyba nadal X-Spirit, no w każdym razie jeśli nie X-Spirit, to ten, co zastąpił X-Spirita, bo to nowy zakup, to ma ciemną szybę, także on tak myślę, że jedzie za czerwonym światełkiem. Pewnie mam milion much na kamerze. Filmik raczej mało interesujący, więc nie wiem, czy będę cokolwiek publikował. Dawno nic nie wrzucałem. Kiedyś miałem taką przyjemność z kolegą, który jedzie za mną dokładnie, który miał taki incydent w Alpach, gdzie jego motocykl, no co tu dużo mówić, spadł ze skarpy, ale udało się go wyjąć. To długa historia. Film generalnie istnieje, ale nie opublikuję go. Film już ma, kurde, z 8-9 lat. No w każdym razie udało się wyjąć motocykl systemami pasów i różnymi innymi pomocami dydaktycznymi. Okazało się, że na miękki zjechał tam takie liście i w to miejsce, w które ten motocykl tam spadł, to w zasadzie zjechał. Jak go wyciągnęliśmy, to się okazało, że w zasadzie oprócz złamanego kierunkowskazu to nic się nie stało. Fura odpaliła cała w liściach i wracała na kołach. Ale wtedy wracaliśmy, ja i tu kolega, mój sympatyczny przyjaciel, wracaliśmy już po zmroku taką bardzo krętą drogą w stronę naszej miejscówki, gdzieś spaliśmy. No oczywiście uczestnicy pojechali wcześniej i dokończyli drogę, my tam po prostu, ja zostałem, pomogłem, cała nasza ekipa, że tak powiem, pomogła, natomiast ja tylko na kołach wracałem z nim. No i wracaliśmy nocą po winklach. Kurde, no powiem wam, że no przygoda była niezła. No już pomijam fakt tego, że ten fuk, że się nic nie stało, ale bardzo przyjemna była ta jazda po tych winklach, bo takie, kurde, wiecie, te zawrotki, te ciasne, te, no takie emocje były, jak tam zjeżdżaliśmy po ciemku. Także mam takie głupie pomysły czasem, ale nigdy na to nie ma siły. Tak naprawdę wieczorem, żeby po powrocie, jak już jest tak gorąco, na przykład jak dzisiaj, i po powrocie, jak już jesteśmy na miejscu, żeby się gdzieś tak bardzo blisko, nie oddalając się specjalnie od hotelu, żeby się tak właśnie wybrać nocą na takie zakręty i tak, kurde, dla bajeru. Wiem, że to głupie, ale i ciekawego. Ale takie dodatkowe emocje. Bartek, jak się za tobą jedzie, to normalnie cały czas wygląda, jakby ci drogowe światła mrugały. I nie wiem, czy ty wciskasz tu drogowe światła, czy on tak podskakuje. Sport i on jest sztywny.
I dlatego tak podskakuje, tak? Na road tak. Widziałeś to, jak mu lampa świeci? No przecież ja pierdolę tej. No to jak jest fajnie. No, ale jak z Powarka, cały czas takie. Cały czas jakbyś drogowe światło włączał. Idziemy na browar. Idziemy do Żabki. Panie, poratuj pan. Poratuj pan pieniążkiem. Panie, poratuj pan pieniążkiem. Chodzi ładnie.